Cześć, tu Kaśka Śledziewska i Renata Włoch, badaczki z Dela autorki książki Gospodarka Cyfrowa. Zapraszamy do wysłuchania podcastu Gospodarka Cyfrowa 360 stopni. Porozmawiajmy o Państwie 4.0 i tym, jak generatywna sztuczna inteligencja będzie zmieniała funkcjonowanie instytucji publicznych, ale też usług publicznych. Ja tu bym nawiązała do słowa statystyka. To mhm. znaczy statystyka, czyli nauka, która pozwala państwu, State, mhm. wiedzieć więcej o ludziach. I to państwo 4.0 może być postrzegane z takich dwóch perspektyw. Z jednej strony, właśnie jako państwo, które ma więcej danych, lepiej wie i może dostarczać lepsze usługi publiczne, ale z drugiej strony, to może być państwo, które lepiej wie, w związku z czym lepiej kontroluje. Czyli. Czy powinniśmy się już czegoś obawiać? Powinniśmy podchodzić do wykorzystania danych przez państwo. Myślę, że analogicznie do tego, jak podchodzimy do wykorzystania danych przez korporacje, z podejrzliwością. To mm -hmm. znaczy i państwo i korporacje. Jest taka świetna teoria Karla Polaniego, w którym on mówi, że właśnie państwo i z drugiej strony właśnie rynek próbują tłamsić to społeczeństwo. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobra perspektywa do patrzenia na takie kwestie, jak prywatność, jak no właśnie sposoby wykorzystania tych danych, które my bezustannie siejemy w przestrzeni wirtualnej, ale też w tej przestrzeni rzeczywistej. Będę powiedziała jeszcze, że bardzo ważne jest to, żebyśmy zwracali uwagę w kształtowaniu tych polityk publicznych na to, kto odpowiada i kto ma wpływ na wprowadzane technologie, wprowadzane rozwiązania i w ogóle na sposób myślenia, w jaki sposób reprezentanci i osoby, które wdrażają te rozwiązania, jak myślą o obywatelu i w jaki sposób postrzegają możliwości, jakie tam daje technologia, czy to, czy to ma być w służbie obywatela, czy też do jego lepszej kontroli. Świetnie to podsumowałaś. Ja bym jeszcze tu dodała taki trend aktualny. Czyli przypatrzmy się, kto jest na przykład obecnie w Radzie do Spraw Cyfryzacji. Brakuje tam ludzi, którzy by się zajmowali właśnie tymi kwestiami, o których powiedziałaś, tymi kwestiami normatywnymi, tymi kwestiami, które będą patrzyły nie tylko na interesy wielkich korporacji i na ich lobbying, ale również na ten oddolny interes obywatela. Niezwykłym wyzwaniem są dane medyczne. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry. Przy mikrofonie Zuzanna Hońska, a to jest ostatni odcinek podcastu Gospodarka 360 stopni, realizowany przez Digital Economy Lab na Uniwersytecie Warszawskim. Mam przyjemność powitać dzisiaj dwóch gości, doktora Michała Boniego oraz Bartosza Ślosarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. To może jeszcze kilka słów o moich gościach. Pan Michał Boni pełnił wiele znamienitych funkcji publicznych. Był posłem na Sejm, ministrem cyfryzacji i administracji, a także posłem w Parlamencie Europejskim ale jest również naukowcem, e, zrobił doktorat na... Uniwersytecie Warszawskim w zakresie kulturoznawstwa, obecnie w swoich badaniach na SWPS-ie, na Uniwersytecie SWPS, zajmuje się m.in. społecznym oddziaływaniem nowych technologii, cyberbezpieczeństwem i cyfryzacją. Natomiast Bartosz jest doktorantem na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz asystentem naukowym w Katedrze Socjologii Cyfrowej, również analityk DELA-PUW. I w swojej pracy naukowej zajmuje się m.in. aktywizmem opartym na danych, zjawiskiem datafikacji oraz kwestią zarządzania danymi przez podmioty państwowe. Państwowe. I właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy, o Państwie 4.0, czyli ogólnie rzecz biorąc o cyfryzacji w administracji publicznej. Jak to wygląda w Polsce, jak w innych krajach Unii Europejskiej oraz jak sytuacja zmienia sztuczna inteligencja, bo na tym też skupiamy się w tym podcaście. To może zacznijmy od pytania do pana Michała. Jaki jest dzisiaj poziom cyfryzacji administracji publicznej w Polsce, a jak i w innych państwach Unii Europejskiej, jak my na tym tle wypadamy? Jak to się zmienia? Jakie są perspektywy na przyszłość? Jak się patrzy na takie raporty DESI, które pokazują rozwój Gospodarczy i cyfrowy krajów europejskich. To jesteśmy w samym ogonie krajów europejskich, ale tam są brane pod uwagę szczególnie już teraz w tej metodologicznie nowej wersji DESI. Cztery czynniki, kapitał ludzki, transformacja cyfrowa i, i biznes oraz łączność, a także usługi publiczne. To się teraz nazywa chyba cyfrowe usługi publiczne. Mm -hmm. I w tej ostatniej dziedzinie my jesteśmy w o, lepszej, w o wiele lepszej pozycji. Mamy tutaj w ciągu ostatnich lat różne osiągnięcia, i duża część usług administracyjnych publicznych została ucyfrowiona. Nawet było takie badanie pokazujące, że w krajach wyszehradzkich, tak jesteśmy zdecydowanym liderem. No to pokazuje, że tutaj się rzeczywiście zmieniło i to bardzo. Aczkolwiek ciesząc się z tego, i myślę, że to jest taki wątek i takie działanie, które dalej powinno być rozwijane, mhm. myślę, że warto zastanowić się nad dwoma kwestiami. Po pierwsze, czy te wszystkie usługi administracyjne świadczone drogą cyfrową, są przejrzyste i przyjazne w użytkowaniu? Po drugie, czy my mamy zaufanie do tych usług publicznych, i tak rozszerzę teraz ten katalog. I po, po trzecie, co też chyba jest ważne, czy one są w pełni transakcyjne, tak to się fachowo nazywa. Mhm. To znaczy rzeczywiście następuje jakaś wymiana, tak? nie tylko myśli, ale danych, i później w, w efekcie pracy nad tymi danymi usługa jest realizowana. My jesteśmy na takim poziomie 3, jeśli chodzi o ten poziom transakcyjności. Może 3 plus niektórzy używają, ale te, to, co byłoby w pełni satysfakcjonujące, to jest poziom 4. Czyli w pełni transakcyjne usługi. I w tym kontekście na przykład, jak patrzymy na usługi związane z ochroną zdrowia, gdzie mamy indywidualne konto pacjenta, gdzie po latach walki o to, żeby była recepta, tu COVID przyspieszył w gruncie rzeczy, tak, tragiczne, nieszczęśliwe zdarzenie, ale przyspieszył te, te procesy rozwoju tych usług, no to oczywiście możemy się zastanawiać, czy 16 chyba milionów uczestników. I, i, I mających indywidualne konto pacjenta, czy, czy wszystko na tym indywidualnym koncie pacjenta jest, co będzie potrzebne w przyszłym rozwoju usług zdrowotnych i nawet w kontekście tego wielkiego europejskiego przedsięwzięcia, czyli europejskiej przestrzeni danych zdrowotnych. Czyli nie jest najgorzej, ale jest jeszcze w sensie jakościowym, jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. A jakie są właśnie perspektywy na najbliższe lata? Czy to widać? zmiany, znaczy pozytywne podejście do tego i to, że to będzie się zmieniać jednak w kierunku pozytywnym? Ja mam taką nadzieję, tylko to, to jest trochę tak, jak przy każdej zmianie rządu, w jakimś sensie dosyć zasadniczej, tej, która teraz nastąpiła, na pewno warto te osiągnięcia, jeśli chodzi o cyfryzację usług administracyjnych i publicznych kontynuować, ale tak na dobrą sprawę myślę, że te wątki jakościowe, przejrzystości, przyjazności, co zresztą mm. jest też nowym wymaganiem z tego DESI, tak, że, żeby badać trochę bardziej satysfakcję, tak? Ty, Tych, którzy biorą, korzystają z tych usług administracyjnych. I mnie się wydaje, że to jest wszystko przed nami, aczkolwiek trzeba też też powiedzieć że pracę nad tym, jak ta cyfryzacja ma wyglądać, trwają. Ministerstwo Cyfryzacji mhm. prawdopodobnie do czerwca pracując, będzie chciało przedstawić mniej więcej w czerwcu taką strategię cyfryzacyjną na najbliższe lata, i wtedy mhm. oczywiście się okaże, jak się patrzy porównawczo na różnego rodzaju działania cyfryzacyjne, w tym na te usługi tak, publiczne, administracyjne, i porównuje się nakłady, mówią o nakładach europejskich, to mhm. na to zadanie jest największe. Więcej nakładów, tak? największe kwoty pieniężne idą mhm. i z, te, z pewnego punktu widzenia ta swoista europejska przewaga, jeśli chodzi o budowanie usług administracyjnych o charakterze cyfrowym, jest taką rzeczywiście przewagą konkurencyjną Europy. W żadnym regionie świata nie ma takiego nacisku mhm. na to kładzionego. Powiedział pan, że w procesie cyfryzacji przetwarza się no jednak dużo danych. I teraz, właśnie zastanawiam mnie, czy taka cyfryzacja z perspektywy obywatela to jest jednak więcej korzyści, czy więcej zagrożeń? Na przykład, biorąc pod uwagę jego dane osobowe, które są przetwarzane. Bartek, co byś powiedział na to? To znaczy, ja jeszcze dodał do poprzedniej wypowiedzi pana doktora, że poza samą dynamiczną transformacją cyfrową, jaką Polska przechodzi. Mamy też do czynienia z pojawieniem się realnych potrzeb obywateli w zakresie, w zakresie cyfryzacji różnych usług. I oczywiście pewnie przykład, którym ja się posłużę, jest jakiś tam unikalny do pewnego stopnia, ponieważ dotyczy kwestii zanieczyszczenia powietrza i dystrybucji wiedzy mhm. pod postacią danych o jakości powietrza. No ale ten przykład pokazuje, że Wiele instytucji, które, których celem było monitorowanie i raportowanie. Na przykład Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska dopiero w zetknięciu z zaangażowanymi obywatelami, uczył się, jak na przykład te dane o jakości powietrza komunikować. I tutaj. Czyli to obywatele uczyli tak, samego. To znaczy, inspektora. Na jak zbierać je. Prawda? Dokładnie Bo tak. Obywatele tak. w Warszawie, na przykład, przepraszam, że wchodzę w słowo, mhm. osadzili więcej tych urządzeń zbierających dane. Niż inspektorat środowiska przewidywał i ma zapisane w ustawie, jak gęsto one mają być umieszczone. Tak, tak, dokładnie. Więc w, w tym sensie jest tutaj takie też między czasem instytucją publiczną a obywatelami, jest też takie napięcie, hmm. kto lepiej datafikuje na przykład powietrze. Więc, więc to jest oczywiście ciekawa kwestia. Ale wracając do Twojego pytania, czyli. To było pytanie o, o to, czy. Czy więcej korzyści, czy więcej zagrożeń jest związanych z cyfryzacją administracji? No właśnie. Znaczy, wydaje mi się, że trudno to też rozpatrywać w kategoriach absolutnych, że to jest mhm. albo jakby poważne zagrożenie, albo jakaś wielka, <gry> wielka szansa. I znowu wracając trochę też do tego, co doktor Boni nadmienił. Wydaje się, że kluczową kwestią jest zagadnienie zaufania. Zaufania obywateli do instytucji państwa. I to widzieliśmy przy covid i przy pandemii, i też przy sposobach raportowania danych, chociażby mm -hmm. o zachorowaniach, gdzie dostrzegalny był pewien sentyment w niektórych grupach społecznych, że być może te dane są nierzetelne, że być mm -hmm. może one są w zły sposób komunikowane. Więc często na przykład w kontekście użycia danych. Marketingowcy używają zagadnienia zaufania. I o ile to, oczywiście, jak to u marketingowców jest to mhm. zawsze trochę naciągane. Zaufanie użytkownika do danej usługi. Tak, zaufanie użytkownika do, do danej usługi i do danej marki, z którą wiąże się też taka chęć tego użytkownika dzielenia się danymi z tą marką, że ona jakby wynika z zaufania zbudowanego między marką a, a tym konsumentem. I o ile wiadomo, że jest to pewna taka ideologia marketingu, jaka się z tym kryje, to wydaje się, że rozumienie zaufania między państwem a obywatelem moglibyśmy rozpatrywać również w kategoriach zaufania. I to jest jakby kluczowy mhm. czynnik, który, który decyduje tak naprawdę o tym. W którą stronę te polityki danych będą y, zmierzać? A jeżeli mogłabym jeszcze tylko to pociągnąć, przepraszam, y, bo tak mnie zastanowiło, że jeżeli wspomniałeś o marketingu, jednak jest to sektor prywatny i tutaj charakteryzuje się to dobrowolnością, jednak w jakiś sposób dawania. Swoich danych, no ale wydaje mi się, że w sektorze publicznym jednak jesteśmy do tego zmuszeni, tak, jak został wspomniany system IKP, tak? no to tutaj nie możemy powiedzieć, że chcemy dać te dane albo nie chcemy po prostu. Czy możemy nie założyć. Znaczy możemy IKP. tak. No Akurat w tym przypadku możemy nie o założyć. No, ale wiele danych, które jednak oddajemy Państwu, no, nie kontrolujemy tego, tak? Po prostu one są przetwarzane przez państwo bez naszej jakiejś większej zgody, wiedzy. No, jeśli mogę, to bym kontynuował ten wątek zaufania, tak? Bo ja sobie mhm. zadałem pytanie kilka miesięcy temu, po tym jak minister zdrowia przeczytał informację o tym, jaką receptę przepisał lekarz samemu sobie, ale to nie ma znaczenia, tak? Znaczy odkrył coś, co powinno być niewidzialne, tak? W przestrzeni publicznej. Mhm. I pomyślałem sobie, jak będzie wchodziła w życie i praktycznie realizowana ta europejska przestrzeń danych zdrowotnych, to ile pracy w Polsce trzeba będzie wykonać, żeby ludzi przekonać do tego, że to nie jest jakieś zło, które przekręci ich dane, zabierze, ktoś niepowołany się dowie o ich stanie zdrowia, tak, mm -hmm. pracodawca dowie się o stanie zdrowia osób Pracownika. pracujących, tak, to mm -hmm. jest jedna z największych obaw, tak, więc moim zdaniem ta kwestia zaufania, ona jest, ona jest kluczowa, tak, i, i o, tym, o tym warto pamiętać, i trzeba tworzyć wszystkie zabezpieczenia, mm -hmm. jak również uświadamiać nam, że te procesy przetwarzania danych, jeśli one mają następować, to one muszą następować zgodnie z odpowiednimi regułami, tak, to znaczy one są określone w RODO, jest zasada anonimizacji, jest zasada pseudonimizacji danych i trzeba mieć pewność, tak, że to się dzieje właśnie w taki, w taki a, nie inny, a nie inny sposób. I, I mnie się wydaje, że taka, im więcej tych usług administracyjnych, im więcej przetwarzania naszych danych, im więcej potrzeby zaufania, tym więcej także takiej odpowiedzialności w układaniu procedur, tak? jeśli sztuczno inteligencję czy mechanizmy algorytmiczne używa się do poprawienia sprawności dostarczania efektów w postaci usług administracyjnych, występuje z wnioskiem o jakieś informacje dotyczące nie wiem, ziemi, tak, wartości, majątku i tak dalej, to powinienem mieć 100% pewności, że te dane gdzieś się nie wyciekną, tak, i, tak. I że one nie zostaną, a, a oraz, że mimo tego, że są zarządzane w sposób automatyczny, że one są prawdziwe. A, a skoro jest tak, że mogę mieć taką wątpliwość, to ścieżka odwoławcza. W stosunku do tego, jak pracują, tak, te dane i jak mhm. usługa realizacja usługi administracyjnej wygląda, powinna być jasna. Moim zdaniem na dzisiaj, jak patrzymy na polskie usługi administracyjne, nie ma jasności tej ścieżki e, e, odwoławczej, tak. Znaczy, okay. jeśli ja uznam, że się nie zgadzam z jakąś decyzją administracyjną, podjętą z mojej inicjatywy, tak, ale realizowaną w sposób e, zautomatyzowany, to nie za bardzo wiem, do kogo mam się zwrócić i jak długo na przykład ta reakcja będzie trwała, to wtedy wchodzą, to jest taka różnica między światem dawnym papierowym, a światem elektronicznym. Mm -hmm. Ze świata papierowego płynie wtedy informacja, że jest czas 30 dni na coś, tak? No to 30 dni to jest w ogóle jakaś kosmiczna epoka, niewyobrażalnie długa w całej przestrzeni cyfrowej, więc jakby myśląc o jakości, trzeba iść w tę stronę budowania właśnie zaufania i ostatnia rzecz związana z tym zaufaniem. Myśmy mieli dwa lata temu, czy trzy lata temu, bardzo dobrze Inicjatywy w ramach tych usług administracyjnych, mianowicie możliwość elektronicznej rejestracji nowonarodzonego dziecka. Świetne, tak? Nie wychodzę z domu, rejestruję, wszystko się Mi odbywa wspaniale. bardzo wygodnie, tak? bo to wygoda to. jest jedną z kluczowych rzeczy. I co się, co się też okazało? W końcowych artykułach te, tej ustawy znalazły się zapisy udostępniające dostęp do danych urzędów stanu cywilnego 24 rodzajem różnych służb w Polsce. I oczywiście można powiedzieć, no nie ma się co dane dotyczące mojego daty urodzenia. No, tak. no ale tam są różne dane, tak? Osoby na przykład, które się nie rozwodzą, ale wchodzą w stan separacji i podpisują takie papiery separacyjno-majątkowe z kimś drugim. Czy to są dane na temat których ABW powinno coś wiedzieć, tak? czy, czy CBS, czy cokolwiek? Jeszcze bez naszej wiedzy i zgody. Jeszcze tak? bez naszej wiedzy i zgody, tak? Znaczy ustawowo zapewnione, tak? Więc moim zdaniem bardzo dobrze, że Pan zaczął ten wątek, bo możemy się cieszyć, że to się rozwija idzie do przodu, mhm. ale radość będzie dopiero wtedy pełna, kiedy jako obywatele będziemy mieli poczucie, że nasza obywatelska i ludzka podmiotowość nie jest zagrożona. Wydaje mi się, że ta kwestia zaufania wiąże się też z zagadnieniem drugim dużym zagadnieniem, które dotyczy kwestii społecznej kontroli. Nad technologiami, bez znaczenia, oczywiście. czy mówimy o sztucznej inteligencji, czy, czy technologiach datafikacji szeroko pojętej. bo Oczywiście możemy powiedzieć, że na przykład w wielu kontekstach na świecie używa się mechanizmów predykcyjnych, na przykład w, w, w zagadnieniu bezpieczeństwa, tak? Mm -hmm. Szeroko pojętego. No ale jakby kluczowe jest to, na przykład w w kontekście tych mechanizmów predykcyjnych i tych sposobów predykcji, na jakich danych ćwiczymy algorytm. zachowania tak, mm -hmm. tej, tej, tej sztucznej inteligencji. No i też w konsekwencji, co uznajemy i, i kto uznaje na przykład, y, to znaczy jak definiuje anomalię, którą mm. na przykład te systemy predykcyjne muszą wyłapywać. I możemy sobie wyobrazić, że to jest użyte w kontekstach państwa takiego idealnego, demokratyczno, liberalnego. <laughs> Jako coś też pozytywnego, tak? Wyłapywanie... Którego jakichś, jest coraz mniej na świecie. Którego jest, właśnie do <laughs> tego zmierzam, znaczy... <laughs> em, możemy sobie też wyobrazić użycia w państwach autorytarnych, których... Często nie musimy sobie wyobrażać, takie tak, tak, zastosowania tak, tak, są. Takie zastosowania są. I to też oczywiście bierze się z na przykład takich kwestii jak, jak to, że państwa autorytarne nauczyły się Internetu, nauczyły się mm -hmm. technologii, mm -hmm. e, i nauczyły się w bardzo konkretnym momencie historycznym. Znaczy, one się tak naprawdę nauczyły e, po tym, e, gdy e, nadeszły skutki arabskiej wiosny mm. około 2011 roku. I dla wielu przedstawicieli państw autorytarnych, to co się stało z, nie wiem, z Muammarem Kaddafim, było taką wizją, która zmusiła ich do zaangażowania się w zagadnienia takie jak sztuczna inteligencja i, mm -hmm. i, i zbieranie danych. Więc, więc w tym sensie kontrola jest tutaj też istotna i tutaj oczywiście mówię o demokratycznej tak, e, tak, tak. kontroli. Oczywiście. W zasadzie mówisz o tym, jak te dane są wykorzystywane, no bo przecież dane mogą być pewnym zasobem ekonomicznym, jeżeli mamy ich odpowiednią ilość. I właśnie jakbyś mógł rozwinąć ten temat, jak państwa... W tym Polska korzystają na, na tych naszych danych. Z jednej strony, oczywiście to jest kwestia, że to, jest, to się wiąże też w jakimś stopniu z kategorią obywatelstwa. W sensie też jaki profil obywatela w tych takich państwach cyfrowych powstaje. I tutaj z jednej strony, możemy mówić o, o profilu obywatela, który jest. W pewnym sensie konstruowany przez państwo. Tak? To są różne e, e, narzędzia scoringowe i tutaj znowu pojawia się oczywiście ten taki sztandarowy przykład pilotażowego programu w Chinach, tak e, zwanego systemu zaufania Fajnie. społecznego. To co wiem, to już nie jest tylko i wyłącznie pilotaż. Tak, chociaż tam. Ale szczęśliwie nie weszło w tak, tak, jest tak. takie były zamiary. Jest, 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 tak. jest, jest tam jakaś trudność też z implementacją. Oczywiście, to musielibyśmy wchodzić w jakąś taką sowietologię pewnie, żebyśmy <grytanski> um, odkryć, dlaczego, dlaczego tak się stało, że to nie jest w całych Chinach. No ale. Znowu, możemy odnieść to do państw Zachodu i zwrócić uwagę na zagadnienia dotyczące scoringu. Mhm. Oczywiście pierwsza myśl to jest scoring kredytowy, i to są bardziej te usługi o charakterze prywatnym, no, ale również to jest kwestia scoringu w zakresie polityki społecznej, tak? Czyli czy my się kwalifikujemy na dane świadczenie, czy nie. Mm -hmm. I to są jakby istotne rzeczy, które, które mogą jakby decydować też o, o, o dobrostanie i życiu, życiu ludzi. Przy czym też trochę nawiązując do, do tego, co ty powiedziałaś, mianowicie problem też jest taki, toż może nie problem, ale fakt. Fakt jest taki, że państwo zawsze miało pewien monopol, nie tylko na powiedzmy legalną przemoc, ale też na możliwość. Datafikacji szeroko pojętej i mm -hmm. kwantyfikacji populacji. Tak, czyli przemoc. Tak, tak. <grymka> tak. E, tak, tak. Więc, więc tutaj narzędzia cyfrowe po prostu umożliwiają mniej więcej to samo, co zawsze było w jakoś w gestii państwa narodowego. Mm -hmm. tak? Spis powszechny jest, jest czymś takim, co jest jakby tradycyjną wersją. Zbierania, zbierania danych. Ale z drugiej strony, gdybyśmy mieli jakby podążać za tym, to zwróciłbym uwagę na zagadnienia dotyczące upowszechniania wiedzy w oparciu o dane. I, i tutaj są te wątki, mhm. możemy wrócić do tych wątków dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Znaczy, mhm. pojawiła się realna potrzeba tego, żeby dostawać w czasie rzeczywistym Informacje o tym, jakie jest zanieczyszczenie powietrza w Twoim bezpośrednim położeniu w, w obrębie jakiejś lokalnej społeczności. No tak, mam nawet aplikację na telefon, tak. prawda? Tylko nie zawsze też je mieliśmy, a Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska raczej i co też. Jest uzasadnione metodologicznie, bo też nie chciałbym, jakby obsadzać tej instytucji jako tej złej. To jest, to jest bardzo uzasadnione metodologicznie, żeby te dane zbierać w dłuższych okresach czasu i żeby je publikować mhm. na przykład z dwutygodniowym opóźnieniem, bo to jest wtedy rzetelnie, to znaczy to jest rzetelnie wówczas wytworzona wiedza. Więc w tym znaczeniu tutaj zwróciłbym uwagę, że obywatele coraz częściej też sięgają po czujniki. Po różnego rodzaju technologie ubieralne, które ich datafikują, i ta potrzeba, z jednej strony mamy państwo, które ma swoje interesy w kwantyfikowaniu całych populacji, mm -hmm. ale z drugiej strony jest też coś w nas, jest jakaś taka realna potrzeba, też taka kulturowa, żebyśmy mierzyli tę rzeczywistość wokół, wokół nas. No to też chyba mm -hmm. jest też tak, że są takie dziedziny, w których ta nasza otwartość na to, żeby Przepraszam za określenie. Z nas zbierać dane jest istotna, ponieważ przynosi nam bardzo duże korzyści, tak? Jeśli stosujemy te techniki ubieralne, technologie ubieralne, które pozwalają mierzyć stan zdrowia, które pozwalają oceniać różnego rodzaju zagrożenia, które mogą się pojawić, tak? Czy to hmm. dla pracy naszego serca, czy to dla nagłego wzrostu poziomu cukru, czy to w wielu różnych innych dziedzinach tak? I moglibyśmy sobie wyobrazić tak? taki system, że mamy te urządzenia, impulsy z tych urządzeń i sygnały informacyjne przechodzą do takiego centrum monitorującego i tak naprawdę kadra lekarska, która tam jest, tak? dokonuje oceny i wtedy skraca się czas szybkiej reakcji na to, co w organizmie nadchodzi. Mhm. Czyli ratowane jest życie. Tak? I, i, I mnie się wydaje, że taka zgoda na to, żeby to następowało, to powinna być oczywista. Z drugiej strony... Ja, jeszcze raz dzisiaj wrócę do tej, do, do tej pseudonimizacji i anonimizacji mm. danych, bo te dane, szczególnie zdrowotne, proszę pamiętać, mamy dane osobowe, które są istotne, wrażliwe, mamy dane wrażliwe. zdrowotne, które są szczególnie wrażliwe i mamy dane. Szczególnie, szczególnie wrażliwe, zdefiniowane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, które dotyczą mm -hmm. na przykład poglądów politycznych, orientacji seksualnej, przekonań religijnych, wiary, i tak dalej, tak dalej. Więc jakby im, im więcej używamy tych danych, tym nasza świadomość dotycząca ochrony danych i naszej Kontroli nad danymi, tak? I jeśli w tym systemie estońskim, bardzo już ucyfrowionego państwa, hmm. mamy do czynienia z sytuacją, w której ja, jako obywatel, pacjent, Mogę widzieć, że ktoś niepowołany, czyli bez mojej zgody, nie mój lekarz, wchodzi w zbiór moich danych zdrowotnych. To w sposób automatyczny jednym kliknięciem zawiadamiam o tym policję i policja ma obowiązek prawny z przepisów prawa wynikający zareagowania i sprawdzenia, co się dzieje. I to jest uproszczona sytuacja, ale to jest taka sytuacja, w której to ja tak, jestem kontrolerem tego, co się z tymi, z tymi danymi dzieje. I, no to, i, i podobnie. Taki element kontrolny, który się pojawia teraz no już e, e, za chwilę zacznie się proces realnego wdrażania, chociaż to wdrażanie będzie wieloetapowe i wielo, wielomiesięczne czy paruletnie nawet, myślę o regulacji o sztucznej inteligencji, no tam mamy zakaz scoringu, tak? Mhm. No. E, w wielu różnych dziedzinach. I to jest taka realna odpowiedź tak? e, 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 Europy, Unii Europejskiej na to, żeby jednak nie przekraczać tak? pewnych mhm. granic, które granic. mogą naruszać tak. e, taką jakość życia i poczucie Podmiotowości człowieka. Więc tak naprawdę chodzi o taką równowagę pomiędzy tym, jak realizować nasze potrzeby, tak jak pan to świetnie określił, i korzyści, tak, które płyną z tego wiel, wiel, wielkiego przetwarzania różnych danych, jak robić to bezpiecznie dla nas, jak robić to zresztą bezpiecznie dla całego, dla całego systemu, tak? Bo mhm. jeszcze mamy cyberbezpieczeństwo, jeszcze mamy możliwość hakowania tych danych, kradzenia tych danych i tak dalej, tak dalej. Te wymogi są mhm. silne, tak? I problem polega na tym, żeby nie podchodzić do, do cyfryzacji, bo Zaczęliśmy od cyfryzacji usług administracyjnych. W taki powiedziałbym prosto rywalizacyjno-sportowy sposób. Im więcej ucyfrowimy, tym będziemy lepszym państwem. Będziemy lepszym no państwem, jeśli ten proces będzie przejrzysty, uh -huh. pod kontrolą obywatelską i demokratyczną, tak? Uh -huh. I ja sobie też tak wyobrażam, że przy tej dyskusji o, o ewentualnym płaceniu na wybrany przez siebie wskazany kościół, tak? Jakiś odpis podatkowy i tak uh -huh. dalej. Pojawiły się takie pytania w różnych grupach społecznych, a co będzie, jak ksiądz problem? Będzie wiedział, że ja zapłaciłem albo nie, czy wtedy, czy wtedy zostanę dopuszczona, do, moja rodzina, tak? pogrzeb, i tak dalej, i tak dalej. Otóż trzeba pamiętać, na to też trzeba nałożyć RODO. No tak. To, że ja decyduję w systemie podatkowym się na jakąś decyzję, to jest tajemnicą. Urząd, podat Urząd skarbowy to wie, tak? ale, ale nikt inny nie powinien tego wiedzieć. Więc moim zdaniem, im więcej, tak jak już powiedziałem, tak, tych procesów zmian i korzyści, które, które są ewidentne, ewidentne dla nas. I też oczywiście te, takiego zbierania danych, Pan powiedział tutaj im więcej danych, tym te usługi będą lepsze, ale jakby z uniknięciem ryzyka uprzedzeniowego. Tak? Hmm. Ryzyka uprzedzeń. Hmm. Czyli, bo bardzo często jest też tak, że my uważamy, że cyfryzacja polega na tym, mamy jakieś zbiory danych, cyfryzujemy, czyli elektronizujemy i idziemy dalej. I wtedy I uprzedzenia hmm. zawarte w papierowym modelu rozwiązań przenoszą się do świata cyfrowego. I dlatego jest ważne, żebyśmy ten, ten krok, ten, ten moment namysłu tak, mieli, hmm. żeby nie, nie dopuścić tak, do, do takiego czy innego sposobu ograniczenia. Wolności człowieka. Przecież pamiętacie Państwo tę debatę o tym zarządu PiSu, że, że kobiety, które są w ciąży, będą nie musiały. musiały jest w ciąży. I, i ciąży. I problem nie polega na tym, bo z pewnego punktu widzenia ktoś powie, no to ważne, wiemy, można pomóc. W zasadzie i tak mogą być to pomocne, Ale w państwie, tak. które definiowała przynajmniej duża część społeczeństwa jako autorytarne albo quasi autorytarne, to są dane, które mogą być przeciw człowiekowi, przeciw kobiecie w tej, w tej sytuacji hmm. wykorzystane. Więc ten element kontroli demokratycznej mhm. jest kluczowy. I znowu wracamy do tego elementu zaufania do państwa, tak. prawda? Tak. To Znowu wszystko na tym się opiera. Ale jeszcze wracając do tych na przykład zegarków zbierających nasze dane zdrowotne, no bo zastanawiam się, bo teraz jednak głównie Podmioty z sektora prywatnego zbierają te nasze dane, jeżeli nosimy zegarki, nie wiem, Apple'a, tak, czy, czy innych marek. Więc jak na razie państwo z tych danych korzystać nie może, czyli nie możemy nimi efektywnie zarządzać my jako obywatele. Ale czy, Więc wydaje mi się, że to jest pieśń przyszłości. Ale czy może mylę się i może to jest możliwe już w najbliższych latach? Ja bym użył jeszcze jednego określenia, a mianowicie wprowadziłbym do tej naszej dyskusji kategorię dobra wspólnego. To znaczy na ile różne dane, które są zbierane, abstrahując w tej chwili od podmiotu, który je zbiera. Tak. Czy to jest podmiot prywatny, czy to jest podmiot instytucja publiczna, tak? Która z założenia powinna cele publiczne realizować i zmierzać w stronę dobra publicznego. To ja sobie myślę, że wielkie obszary danych, naszych danych, powinny się mieścić w takiej kategorii dobra wspólnego. I jeśli one są kategorią dobra wspólnego, to powinien byłoby wypracować taki system. Wstęp, tak? I w tych, w tych regulacjach dotyczących zarządzania danymi i tak dalej są takie kroki tak? zrobione, to co Unia Europejska przyjęła. Zwiększa się możliwość dzielenia się danymi tak? w oparciu mhm. o różnego rodzaju mechanizmy zaufania. Tak. To jest jeszcze za mało rozwinięte, tak bym to powiedział, dlatego że to będzie klucz na przyszłość. Te, te dane nie powinny być własnością firmy, która, która oferuje mi urządzenie, które te dane zbiera. Z założenia te dane powinny... Chodzić do takiej, jak to Janek Zegmontowski mówi, tak, wspólnicy danych, tak? Mm -hmm. I ja myślę, że, że nad tym się warto zastanawiać na przyszłość, tak? Jak z punktu widzenia rozwoju różnych dziedzin życia i nas jako ludzi, naszych potrzeb i nas jako obywateli, te wspólnice danych powinny funkcjonować ze wszystkimi możliwymi zabezpieczeniami i z naszą kontrolą tych, tych danych. Myślę, że w perspektywie kilkunastu lat, duże big techy także będą to musiały, mhm. to jest mocniejsze określenie, albo zrozumieją, albo będą musiały to zrozumieć. Dlatego, że ta walka na przewagę, tak? Ja mam dostęp do danych, tak. Tak, tak jak toczy się teraz ta wielka batalia, był taki artykuł w, na stronach OSD parę dni temu napisany mhm. o tym tak zwanym scrappingu, o tym zdrapywaniu danych tak, z różnego rodzaju stron, co jest potrzebne do OpenAI, do czata GPT, do generatywnej sztucznej inteligencji. No ale z tym się wiąże z jednej strony potrzeba, żeby tych danych było jak najwięcej, mhm. ale z drugiej strony to jest kwestia też własności intelektualnej, prawa tak, autorskiego i różnych innych rzeczy. Więc jakby dylematy, tak, związane hmm. z tym, jak używać danych i w tym sensie rozdzielenie, jasne powiedzenie sobie, jest, są jakieś olbrzymie zbiory danych, które są, które powinny mieścić się w kategorii dobra wspólnego. Ja byłbym wielkim zwolennikiem czegoś hmm. takiego, że, że to nie jest, to, to my wytwarzamy te dane, tak, naszymi tak. zachowaniami, śladami, które gdzieś zostawiamy i tak dalej i to nie może być tak, że ten, kto je zbiera, tak, to, to ma taką przewagę, tak, i w związku z tym będąc właścicielem, może robić wszystko, tak? także z nami, bo e, e, zwróćcie uwagę, no przecież tak naprawdę dopiero przy DSA, przy tym o usługach cyfrowych, mm. regulacji, e, 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 pojawiła się kwestia taka, no dobrze, a co zrobić, żeby, e, żebyśmy my, 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 my by, o, mieli większe prawo wyboru niż system rekomendacyjny nam oferuje, tak? no, jeśli chodzi o dostęp do informacji różnych, tak? więc ta przestrzeń naszego wyboru, na, naszej ścieżki, naszych decyzji, tak? Po to, żeby było zaufanie w tym świecie jest kluczowe. Wydaje mi się, że zagadnienie danych jako dobra wspólnego jest, jest, jest ważną kategorią. W pewnym sensie można było to odnieść w ogóle do polityki otwartych danych, gdzie też z jednej strony ta wizja otwartości, też po stronie rządowej. Kreowało zaufanie, tak? bo to były mhm. dane dotyczące na przykład aktywności mhm. instytucji rządowych, miały mieć ten charakter transparentny i otwarty. Tylko zawsze to się też wiąże z jakąś taką pewną ambiwalencją. Znaczy, otwarte dane miały to do siebie też. Badacze otwartych danych wskazywali, że późniejsza realizacja tej, tej idei sprowadzała się na przykład do. Zrzutów z Excela na stronach internetowych. Mhm. Tak? Czyli w tym sensie, ktokolwiek, tak. kto nie posiadał. Dane, które nie mają tak naprawdę żadnej wartości dla mnie, jako obywatelki, tak, prawda? Tak. Zwłaszcza mhm. jeśli nie ten obywatel albo obywatelka nie posiada jakichś takich podstawowych nawet umiejętności mhm. analitycznych. Więc w tym sensie nie było na przykład wizualizacji tych danych, nie było jakiegoś sensu w tych mhm. danych. Więc to jest, to jest pierwsza rzecz. Ale są też różnego rodzaju konsekwencje takie nieoczekiwane. Na przykład w moich badaniach zajmowałem się też danymi o bioróżnorodności, mm -hmm. a dokładnie o ptakach. One, to jest, te dane o ptakach są istotne w kontekście też polityki klimatycznej Unii Europejskiej, <gry> więc jakby one tak przepływają właśnie od ludzi, którzy je zbierają do, do instytucji. No i tam pojawiła się taka kwestia, że Powstają pewne platformy danych, na których są wizualizowane na mapie dane dotyczące ptaków, gatunków zagrożonych i tak No i jedna z ciekawych, takich nie, nieoczekiwanych konsekwencji, na przykład takiego udostępnienia powszechnego danych o ptakach, mhm. generowała efekt pod, pod postacią taką, że korzystali z tego również różnego rodzaju łowcy. Łowcy gatunków szczególnych. No tak które można było sprzedawać później na czarny rynek. zamienia się w zło. No Dokładnie. Więc w tym sensie można... Jest też inny przykład, akurat nie, nie, niekoniecznie jakby z moich badań. Jedna z badaczek technologii antykorupcyjnych pokazała, jak platforma danych, która zbierała wszystkie informacje o korupcji w Indiach, mogła zostać wykorzystana jako właściwie taki interaktywny cennik. Gdzie, w którym miejscu. Za ile trzeba kogo skorumpować, Dokładnie. żeby osiągnąć cel. Dokładnie, a. więc y, to jest tutaj takie niebezpieczeństwo się też kryje y, w, 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 w tym kontekście i takiej hmm. pełnej otwartości. Też pytanie, jakby na ile... Na, I na ile... ile zarządzać, na ile otworzyć, tak? Tak, dokładnie. No znaczy i jedno i drugie pewnie, tak? Otworzyć, mhm. ale zarządzać, ale z drugiej strony nie, nie zatrzymać tego procesu otwierania i otwartości, e, dlatego, że jakaś część duszy ludzkiej ma, ma ciemny kolor, tak? Dla, bo, bo jakby mhm. zło w jakimś sensie potencjalnie mhm. tkwi w każdym, tak? Czy człowiek budzi w sobie to zło albo warunki, w jakich funkcjonuje to zło budzą, to już jest inna historia. I nie możemy tego problemu rozwiązać, rozwiązywać Jasne. przy pomocy innych problemów, mm -hmm. więc ja nie hamował, tak, tego procesu, tego procesu, otwierania, ale takich rzeczy jest dużo. Pamiętacie Państwo, jak się mapy googlowskie na początku pojawiły mm -hmm. i w gruncie rzeczy była informacja taka większa, tak, o budynku, który stał, numer tego budynku. teraz te pewne rzeczy są trochę zasłonięte, tak, znaczy mm -hmm. widzimy przestrzeń, ale de facto nie możemy już sobie skojarzyć sobie, że pod numerem 12 na jakiejś ulicy jest wypasiona willa, tak, bo to jakby ten, ten sam skutek mogłoby mm -hmm. odnieść. Okay. Nie trzeba i gangsterzy nie jeżdżą po mieście szukając, gdzie kogo można obrabować, tak? tylko biorą mapę googlowską i to, i to sprawdzają. sobie sprawdzają. Więc, więc to, to, to jasne, trzeba mieć, trzeba mieć to na uwadze, ale moim zdaniem jedna, jedna z, z najważniejszych rzeczy jest taka, żebyśmy my sobie uświadomili, jakie ślady w, w tym. W tej rzeczywistości on-life, jak rozmawialiśmy przed audycją, o tym Pluridio określił, Czy nie ma podziału na świat offline i online, tylko w, jesteśmy w jednym. Jak to wszystko tak na dobrą sprawę wygląda, jeśli chodzi o, o nasze bezpieczeństwo, o naszą podmiotowość, mm. możliwości wyboru tak? I, i takie, powiedziałbym, cyfrowe samostanowienie. Bo, bo to, to jest tak, są, są dane, które ja sam mimowolnie, ja z przerażeniem patrzę w, w, w mediach społecznościowych na ludzi, którzy nieustannie pokazują własne małe dzieci, tak, W różnych Ach. grach i zabawach. Mhm. E, sam mam wnuki i się w ogóle cieszę i tak dalej. Do głowy mi nie przyszło, żeby jakiekolwiek ich zdjęcie zamieścić, to tak? To mhm. są podmioty ludzkie. W związku z tym bez ich zgody tak, nie powinienem tego robić. Tak? I, i, I moim zdaniem tu, tu nie ma takiej świadomości. Tak? Jest, jest, jest bardzo dużo różnych rzeczy, które, które, które my robimy, które po prostu, bo to też są dane na nasz temat, tak? nasz obraz, tak? nasze mhm. zdjęcie, wizerunek, później niekiedy bardzo trudno rozstrzygnąć prawnie. tak, Była rok temu taka historia, to na swp ie się, się zastanawialiśmy też z udziałem Adama Bodnara. W Rzeszowie rodzice zgłosili na Policję, że ich córka niepełnoletnia miała chłopaka i miała takie bardzo intymne, prywatne zdjęcia z tym chłopakiem. Rozstali się i ten chłopak zamieścił te zdjęcia w sieci. I teraz policja mówi tak, rodzice muszą zgłosić, ale policja mówi tak, ona te zdjęcia zrobiła z, za zgodą, tak? Nie, 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 no tak, nie, nie tak. było informacji, że był jakiś element przemocowy, przymusu czy czegokolwiek takiego. Ale już zamieszczone nie zostały Ale zamieszczone zgodą. zostały bez, bez zgody. Tak? I wymyślaliśmy wtedy taką formułę, że być może potrze potrzebne są takie instytucje powiernicze, tak? obywatelskie, które w imię obywateli będą występowało pilnowanie ich praw, tak? choćby do chronienia ich danych. Tak? I to może się nagle okazać na przyszłość, jak mówiliśmy tutaj o danych zdrowotnych, tak? że rzecznik praw pacjentów, będzie miał jeszcze jedną e, część instytucjonalną mm -hmm. ochronę danych pacjenta, tych, które mm -hmm. są w sieci. To zupełnie jest, dzisiaj to jest inaczej instytucja, inaczej ustawiona. Ja chcę przez to pokazać, że jeśli chcemy naprawdę iść w świat danych, ale tworzyć rzeczywistość bezpieczną dla ludzi, mhm. dla nas jako podmiotów, no to te różne instytucje też muszą się przekształcić. To nie może być tylko instytucja zajmująca się RODO, tylko to muszą być różne instytucje, które ochronę danych będą miały w swoje działania wpisane. Rozmawiamy właśnie o danych i o bezpieczeństwie, to dołóżmy jeszcze do tego sztuczną inteligencję. Zastanawia mnie, co tutaj sztuczna inteligencja zmienia, jak jest wykorzystywana może aktualnie w administracji publicznej, czy w ogóle jest w Polsce wykorzystywana, no i jak to wpływa na nasze bezpieczeństwo, znaczy bezpieczeństwo danych. Ja bym powiedział tak, że powiedziałem już o tym przykładzie takiego algorytmicznego, auto, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, no to można powiedzieć, że to sztuczna inteligencja, tak? tak? tak. A to e, już jest wykorzystywane? To już jest wykorzystywane przy niektórych tak, procesach automatyzowania decyzji. Nie jest chyba wykorzystywana na jakąś wielką skalę, natomiast oczywiście trzeba się do tego przygotować i moim zdaniem zadbać o to, żeby dostęp do danych, na których się uczy sztuczna inteligencja, był maksymalnie szeroki tak? I, mhm. i właśnie nie tworzył różnego rodzaju możliwych uprzedzeń. A po drugie, proszę pamiętać, że w debacie się mówi sztuczna inteligencja zła, dobra. Neutralna. Neutralna. Zastosowania sztucznej inteligencji mogą być groźne, niebezpieczne dla hmm. człowieka, więc te zastosowania powinny mieć i to w regulacji o sztucznej inteligencji w pierwszej wersji było mocno podkreślane, trochę na koniec zginęło, a mianowicie tak, taki, taki democratic oversight, taki nadzór demokratyczny. Hmm. Ja uważam, że nad tym potrzebny jest taki nadzór demokratyczny, i to, co zostało wykreowane przy tej regulacji o sztucznej inteligencji na poziomie europejskim, ten AI Office, tak? On, tego nie załatwi, tak? My do końca nie wiemy w kraju, która instytucja będzie nadzorowała, tak? Funkcjonowanie... Na się mówi o urzędzie ochrony danych osobowych, ale No tak, też, ale to nie też nie, nie tylko, to też tak. nie tylko, tak? Powinno być. Więc jakby potrzebne są nam zupełnie nowe, nowe rozwiązania. Ten nadzór jest konieczny, ale z drugiej strony potrzebna jest bardzo jasna te, taka, taka ścieżka mhm. obywatelskiego, konsumenckiego zwracania uwagi na to, że coś... I skracanie czasu, tak? Znaczy że, że, coś jest, że, coś jest nie, że coś jest nie tak. To, to, to jest to i też myślę sobie, że w, jak mówimy o usługach administracyjnych, bo od tego zaczęliśmy, jest jeszcze część usług administracyjnych w Polsce, która wymaga uproszczenia procedur. Nie ma sensu dawać, dodawać działań sztucznej inteligencji do bardzo skomplikowanych 14-krokowych, tak procedur, bo być może te procedury trzeba skrócić z 14 do 7 albo 6, mhm. tak. I wtedy, bo wtedy i mniej jest tych. Haczyków, które w tych e, krokach się kryją, tym to będzie bardziej bezpieczne i bardziej przejrzyste. Więc, tak naprawdę, jak chcemy w, zacząć w pełni używać sztucznej inteligencji, e, to też powinniśmy określić e, obszary, w których to może być najważniejsze. Ja bym powiedział, że te, które wiążą się z bezpieczeństwem życia ludzkiego, powinny być na pierwszym miejscu. Różne inne nie musimy, nie musimy wszędzie mieć tej sztucznej inteligencji, Oczywiście. bo taka prosta automatyzacja, tak? nie bez zaawansowanych mm -hmm. modeli sztucznej inteligencji będzie wystarczająco. Bo chciałabym to, żeby... jeszcze wrócić do tego wątku, który pan doktor poruszył na samym początku, czyli polityk rządu związanych z sztuczną inteligencją. Jakby mógł pan. Rozwinąć to, co pan powiedział na początku, czyli jakie te plany polskiego rządu są. Ja nie wiem, jakie te plany są, <laughs> dlatego że strategia sztucznej inteligencji powstała w roku 2020 mm -hmm. i ona bardzo ładnie wygląda na półce, tak, Oczywiście. takie tam ileś stron. Od tego czasu, jak zaglądam taki przegląd, tak, co się ukazuje na rynku, to znalazłem niedawno taką książkę, tak, żeby Prawne aspekty sztucznej inteligencji wielu autorów, fantastycznie rok wydania 2021. No to hoho, ho, ma się to nijak do dzisiejszych, tak. do dzisiaj wchodzących w życie przepisów prawnych. Wie, więc mnie się wydaje, że, że po pierwsze, zanim będziemy mówili, że zainwestujemy tu, że będziemy najlepsi w Europie, no nie, w świecie nie będziemy, znajdźmy swoje własne miejsce, to powinniśmy bardzo dobrze przygotować się do wdrażania regulacji o sztucznej inteligencji. To jest bardzo skomplikowane, wdrożenie. Mhm. Nie pamiętam z przepisów unijnych z iluś tam lat wstecz, żeby było takie skomplikowane. To znaczy nie tylko na dwie raty, tak, ale na, na kilka tych rat. Co będzie wchodziło na niektóre sektory, tak? I użycie sztucznej inteligencji w tych sektorach gospodarczych będzie wchodziło w różnym czasie. Więc trzeba się do tego wdrożenia bardzo dobrze przygotować. Sugerowałbym zresztą, żeby w planie polskiej prezydencji pierwsza połowa 2025 roku mhm. znalazło się taki wniosek, żeby może cała Komisja Europejska razem z Parlamentem Europejskim oprócz tego, że jest regulacja, żeby nie myśleć. wchodzi w życie regulacja mamy załatwione. Nie, nieprawda. Wchodzi w życie regulacja, musimy ją dobrze wdrożyć. Czyli jak, tak, no jak będziemy to w całej Europie wdrażali, tak? to i, i, I jak to tak będzie, no to wtedy też sobie uświadomimy, jakie możemy mieć w Polsce priorytety, jeśli chodzi o zastosowania sztucznej inteligencji, mhm. tak, żeby to, to przynosiło korzyści. Tak, kiedy z Olą Przegalińską siedzieliśmy i mówiliśmy samochody elektryczne, nie, no może niekoniecznie, tak? Ale precise farming, rolnictwo, mhm. przy, przy różnych Potencjałach olbrzymich polskiego rolnictwa, gdyby do tego dodać, nie, nie rezygnować z Zielonego Ładu, tak? ale, mm -hmm. ale dodać jeszcze te elementy nowych technologii, no to budujemy realną przewagę konkurencyjną w oparciu o coś, co realnie funkcjonuje. Więc moim zdaniem ta strategia sztucznej inteligencji w Polsce, czy może lepiej, żeby. Nie, tych w Polsce dzisiaj to sprawdzaliśmy niedawno, jest około 700 strategii. W różnych dziedzinach życia. No to, no to troszkę za dużo. Tak. To jest może plan działania, tak? Plan Nawet plan działania działania, rozpisany tak. Na, na dwa, trzy lata. Mhm. I jeszcze jedno, to musi być plan działania, w którym istnieją, działają, współdziałają wszyscy interesariusze. Znaczy, nie, nie dialogowo, tak? Nie, tak. Nie, nie ma tak, że świat świat. Ja odbywałem taką jeszcze na, na forum Unii Europejskiej taką krucjatę, żeby do różnych rzeczy dodawać świat nauki, tak? Znaczy, świat nauki musi uczestniczyć w tym wszystkim. Nie na zasadzie, że jakaś firma mm -hmm. powie, no to zaprosimy naukowców, no nie, tylko, na tylko na zasadzie realnej nowych technologiach, to jest, to jest oczywiste. Świat etyki, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc jakbyśmy taki plan działań opracowali dotyczący sztucznej mm -hmm. inteligencji ze wskazaniem, ile co by kosztowało i co jest naprawdę potrzebne, jakie priorytety. To, to, to nie zrobimy tego na hura, tak? Tak. nie będzie takiej obietnicy, że będziemy mieli tak jak kiedyś była obietnica 100 tysięcy samochodów elektrycznych, to że będzie nie wiadomo ile tej sztucznej inteligencji. Ma być tyle na ile nas stać, ale w dziedzinach, które na dzisiaj są kluczowe, żeby tam to wdrażać. Na koniec mam takie pytanie bardzo hipotetyczne w zasadzie do obu panów, no bo w kontekście pracy mówi się dużo, że sztuczna inteligencja może zastąpić pracowników, ale czy sztuczna inteligencja może zastąpić urzędników państwowych? Co by panowie powiedzieli? Oczywiście jest to bardzo pytanie, hipotetyczne. To, to jest właściwie takie pytanie, ja, ja mi mnie trochę obrócił. Znaczy, mm -hmm. Czy my byśmy chcieli tego? Czy byśmy chcieli, żeby sztuczna inteligencja zastąpiła urzędników? Wydaje mi się, że nie, mimo wielu nie wiem, różnych interakcji z administracją w Polsce nie uważam, żeby to był dobry kierunek. Znaczy przede wszystkim. Takim podstawowym argumentem na nie, który ja widzę jako socjolog, jest fakt, że sztuczna inteligencja i wszelkie wyłaniające się w XXI wieku technologie radykalnie przyspieszają, znaczy one radykalnie przyspieszają i tempo życia, i tempo rozumienia różnych zjawisk. A my raczej w Polsce mamy społeczeństwo, które będzie coraz bardziej senioralne. Więc to jest taka sprzeczność związana z tym, że będzie nam coraz trudniej nadążać. I to mówię o nas wszystkich. Będzie nam coraz trudniej nadążać za, za tym. Co się dzieje chociażby ze sztuczną inteligencją, bo nawet jak my śledzimy, nie, my jako badacze, mhm. no to ona się potrafi w tym momencie zmieniać z tygodnia na tydzień, z miesiąca na mhm. miesiąc. I oczywiście tutaj jest takie pytanie, czy, e, czy tak naprawdę państwo dobrobytu przyszłości to nie będzie to państwo, które ma tę ludzką administrację, nie tylko w wymiarze mhm. jakościowym, ale też no, realnym, że to jest, że po drugiej stronie jest, e, jest człowiek. No ja bym chciał, żeby lekarz był lekarzem człowiekiem, a jeśli potrzebuje skorzystać ze wsparcia, uzupełnienia w różnych czynnościach, przyspieszających podjęcie decyzji, rozpoznanie, diagnozę i tak dalej, to niech używa sztucznej inteligencji. Podobnie z urzędnikiem. Niech ma wszystkie narzędzia do tego, żeby jakaś analityka związana z tym, jak historycznie wygląda jak, jakaś kwestia, żeby to mu podać tak? szybciutko wynik takiego researchu, takiego badania, takiej analizy, a, a, a nie żeby go, a nie żeby go Zastępować. Tak? I, i, I mnie się wydaje, że jeśli jest istotne w Polsce szczególnie budowanie kapitału zaufania, które jest na niskim poziomie, no to nie, nie będziemy budowali tego kapitału zaufania, jeśli nagle powiemy, to teraz jest człowiek i maszyna. Człowiek i maszyna tak, ale wtedy, kiedy się nie wymieniają, nie ma replacementu, tylko kiedy współpracują, tak? uzupełniają się. I to jest, te, to jest ta ścieżka, tego się też trzeba nauczyć. No to nie jest wcale takie proste. Tak? Oczywiście. Przy, przy tych nowych modelach pracy mówi się o aug augmented work, praca poszerzona, tak? mhm. czyli taka, co do której badacze MIT twierdzą, jeszcze do końca nie wiemy, jakie korzyści nam przyniesie ta mhm. współpraca człowieka i maszyny. Tak? Mhm. No ale, to, ale to jednak jest tak, że ten człowiek jest tutaj prymarny i podstawowy. Świetnie. I na tym zakończmy. Bardzo dziękuję Wam za udział. Dziękujemy. A to był ostatni odcinek podcastu Gospodarka 360 stopni. Dziękuję, że byliście z nami i serdecznie zapraszam do odsłuchu pozostałych pięciu odcinków, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a także zachęcam do śledzenia innych naszych inicjatyw na profilach społecznościowych DLAP-UW.